Kochanie! Tak? Nie to, żebym była zazdrosna, ale czy mógłbyś wziąć teraz swój telefon i zablokować swoją byłą na Instagramie, Facebooku, Snapchacie i usunąć jej numer z telefonu? Nie ma sprawy, już się robi. Zrobione. No i wiesz, tak średnio mi się teraz z tą dziewczyną nie układa. Nie przejmuj się. Mój chłopak idzie. Cześć, kochanie. Cześć. A kto to jest? Cześć. To Maciek, mój były. Twój były? Siema, Maciek! Żółwik, słuchaj, ja wiele dobrego od tobie słyszałem, ale co, powinien być zazdrosny, to gdzie ja zazdrosny? Przecież wasz związek już dawno jest zakończony, dokładnie, a to jest, moja dziewczyna jest mi wierna, no, więc słuchaj, chodźcie, chodźcie, słuchaj, co tam u ciebie? Misiu, ile razy ci mówiłem, dopiero wróciłaś od kosmetyczki i masz totalnie nowe paznokcie. Jeszcze je sobie zniszczysz. Zostaw, ja pozmywam. Dziękuję. Kochanie, tak? Nie żeby mnie to obchodziło czy coś, aha, ale z kim ty tak piszesz i się śmiesz ciągle tego telefonu? Z kumplami ze studiów. Ze studiów? No. A kochanie, mogłabym zadzwonić z twojego telefonu? Zadzwonić? Tak. Skarbie, przecież od razu widać, że chcesz sprawdzić mój telefon, czy nie piszesz z inną kobietą. No ale proszę bardzo. Aha, i moje hasło to data twoich urodzin. Siema, byku. Słuchaj, znalazłem nową gazetką grę, nazywa się War Thunder. Co to za gra? Wojenny multiplayer, możesz grać samolotem, czołgiem, a nawet statkiem. Normalnie, wchodzisz na ich stronę, pobierasz za darmo. Link w opisie. Co? Komputer ci się spalił? Nie ma żadnego problemu, możesz w to grać na PlayStation 4, jak i Xbox One. Słuchaj, dostajemy bezpłatny bonus za rejestrację. Premium tank, samolot lub statek, albo 3-dniowe ulepszenie konta. A, czyli ci ma zamiar całą noc grać tą grę? A co? Myślałam, że spędzimy jakoś razem romantycznie ten wieczór. No ale oczywiście, że spędzimy. Ja nie gram żadną grę. O, siemanko. O, siema. To co, wpadasz się do nas na ten męski wieczór? Piwo, chipsy, posiedzimy sobie jak ze starych czasów? Pewnie, stary. Nie ma żadnego problemu. Tylko, wiesz co, mogę wpaść z moją dziewczyną, bo nie ukrywam, bez niej nawet nie chce mi się tam siedzieć. Wiesz co, pewnie! Możecie wpaść razem. Tylko mi się właśnie przypomniało, że ta impreza to jest jednak za tydzień, ale to się jeszcze dzwonimy jak coś. Na razie. No dobra. O, grasz w War Thunder? No. A co ty taka smutna? No bo gram na twoim koncie i wiesz co się stało? Co? Zniszczyli mi najlepszy okręt bojowy. Okręt bojowy, na który punkty zbierałem przez ostatnie pół roku? Kochanie, nic się nie stało. To tylko gra. Kochanie, ja... To uwielbiam oglądać z tobą te twoje romantyczne seriale, z których każdy ma 20 sezonów, a każdy odcinek trwa 50 minut. Kochanie, czy myślisz, że będę wyglądać w tym grubo? Ależ skarbie, oczywiście, że nie. Nawet uważam, że dobrym rozwiązaniem na dzisiejszy wieczór będzie czekolada i lody. A potem zamówimy jakąś wielką pizzę i popijemy to jakimś dobrym winem. To co, kumplu? Nie widzieliśmy się kilka lat? Zdrówko! To zdrówko! Co ty robisz? Ja odmierzam pół drinka, ponieważ obiecałem mojej kobiecie, że wypiję tylko pół drinka i wrócę do domu. Także... Bo żartujesz. O! Możesz sobie wypić jak chcesz. Ja będę leciał. Trzymaj się! Siedzę ci na ogonie! Kochanie! Nie teraz! Kochanie! Co jest? Robisz coś ważnego? No tak, gram! A szkoda, bo myślałam, że pójdziesz mi po coś słodkiego do sklepu. Wiesz co? Pójdę. Siemanko, z tej strony ekipa Malczyńskich. Dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli wam się podobało, to łapeczko w górę, subskrypcja, dzwoneczek, aby być na bieżąco. I komentarz. Pamiętajcie, że partnerem odcinka była gra War Thunder. Jest to gra wojenna multiplayer, gdzie możecie sterować takimi pojazdami jak samoloty, helikoptery, czołgi oraz statki. Jest to gra całkowicie darmowa na platformy takie jak Windows, Mac, Linux, na PlayStation 4 i Xbox One. Jeżeli byście chcieli, to też możecie sobie śmiało tam grać.
I jest to gra przede wszystkim crossplay, czyli ludzie z komputerów mogą grać przeciwko ludziom z konsol i tak dalej. Nie trzeba nic kupować, wystarczy pobrać i zacząć grać. A link do gry macie w opisie. W grze występuje niesamowity arsenał 1200 historycznie zgodnych, grywalnych statków, czołgów, helikopterów i samolotów od lat 1930 do 1990. Ogromne pola bitwy na 80 polach bitewnych. Od II wojny światowej do zimnej wojny. I to wszystko okraszone przepiękną szatą muzyczną, efektami dźwiękowymi oraz niesamowitą grafiką. Podawajcie swoje niki w komentarzach, a my was zaprosimy i pogramy sobie wspólnie. To wszystko i do następnego. Pozdro!